Siema, dzisiaj sobie kontynuujemy rozgrywkę w wampirki. Oczywiście na początek podziękowania dla wspierających, aktualnie jest to Vincent Discord, także dziękuję za wsparcie. No i co, dzisiaj w planach zabicie pierwszego bossa, będzie to boss Alpha Wilk. Tutaj musimy zrobić Blood Altar i dzięki temu będę mógł trakować sobie te bossy. Także mamy Blood Altar, pyk. O, i tutaj mamy Alpha Wilka i trzeba go strakować. Teraz, o właśnie, taką poświatą mamy, gdzie on mniej więcej będzie. No i tam musimy go znaleźć. Ale oprócz tego jeszcze zrobiłem sobie piecyk, żeby przepalić copper ore. I dzięki temu będzie można zrobić lepsze itemy. Lepszą broń może jakąś najpierw. Tak, czyli copper ore trzeba tu wrzucić. Potem wrzucimy sobie Blood Essence, bo to już mi się nie przyda. Tutaj sobie powrzucamy śmieci. W sumie te kości to mogę zostawić i ja wrzucę od razu tutaj. Jak się dzień zrobi. No i tak, ja bym chciał sobie na początek zrobić Copper Spira, bo on jest fajny do walki. I potrzebujemy 16 Copper Ingotów i 12 planków. Z plankami nie będzie problem. Nie będzie problemu. Tylko chyba trochę Copper Ingota musiałbym nazbierać, także lecę na podróż. O, tu jakieś mopki biegną. To jakiś 20 level, to ja na razie nie chcę się z nimi bić. Nie mam też skilli żadnych. Dobra, ja coś Copper Ore'a nazbierałem, niestety dzień się zrobił. Kurde, to słońce, trzeba odpalić machinę. Żeby nie umrzeć od tego słońca. Dobra, powinno być już git. Ale chciałbym jeszcze zrobić drugi piecyk, bo to się jednak bardzo długo przepala. Ja bym najpierw musiał zrobić tutaj, border powiększyć. Okej. Okay. Teraz stać mnie na drugi piecyk? Tak. Pyk, mamy dwa piecyki. I wrzucimy tutaj też trochę copper ore'a, żeby to się szybciej po prostu przepalało. Nie docelowo i tak. Najlepiej by było mieć jeszcze więcej tych piecy, tak 4-5 myślę. No i dobra, copper się przepalił, także zrobimy sobie copper spira. To jest imo... Z tych broni to jest chyba najlepsza broń do walki. Jeszcze chciałbym blood rose mieć. Czy ja mam 30 tego? Zrobiłbym sobie jeszcze ringa dodatkowo, na pewno byłoby troszkę łatwiej, ale widzę, że tego nie mam. Niestety, może po drodze, jak będę szedł na wilka, to gdzieś tam to znajdę. Także póki co czekamy, aż się skraftuje Copper Spear. Copper Spear ma już pierwszego skilla, bo te pierwsze bronie nie mają żadnego skilla tutaj. Ale Copper Spear już ma. Pyk, zakładamy go i mamy pod kół takiego spilla. Spila, spela, pyk. I to jest mega fajne. Dobra, a ja idę szukać Alfa Wilka teraz, żeby zdobyć moc. Jak tego wilka zabiję i wyssę z niego krew, to będę mógł się też zamieniać wtedy w wilka. Co jest mega fajne, bo jednak wilk jest troszkę szybszy od postaci. Jak sobie szedłem, to okazało się, że zebrałem te Blood Rose po drodze. Także zrobimy sobie lepszego ringa. No i też gear. Level będzie większy, nie? Dzięki czemu będzie po prostu łatwiej. Teraz mamy 23 gear level, także lecimy. W ogóle tutaj mam bazę. Tu już za niedługo będzie koton do zbierania i tu będą konie i tak dalej, także tam już będzie troszkę łatwiej. I idziemy po Alfa Wilka. No i dobra, dotarłem aż do Alfa Wilka. Wyprowadziło mnie to tutaj, do Wolf Dena, ale z tego co wiem, to można też kilka razy go miałem, że po prostu sobie chodził po mapie, nie? Nie musiałem tutaj przychodzić. Ale okej. Okay. On ma dwóch, trzech pomocników. On się nie agruje tak od razu. Fajnie. Ja wypiję sobie krew, bo kurde, niby mam 100% quality, ale... Ale już nie miałem jej praktycznie. Dobra, no i mamy naszego Alfa Wilka, czyli tak naprawdę pierwszego bosika. On nie jest jakiś... Mega trudny. Wolniemy mu kontrę. O, i nie trafił akurat, jak mu dałem kontrę. To jest też świetne tutaj. Ma 16 level, nie? Ja już mam 23, także... Też już jest lekka różnica. No i dobra, mamy go. I teraz tak. Klikamy F. Czekamy, aż wypije krew. Pyk. No i dobra, kończymy questa. Oczywiście tutaj darmowe materiały to trzeba pozbierać.
I dzięki temu, klikając Ctrl, lewy Ctrl, mam tutaj zamianę w wilka. O, pyk. No i co? I teraz powrót do bazy. Trzeba zrobić research desk i tam będziemy się uczyć nowych rzeczy do kraftowania i tak dalej, nie? Nowych demów, nowych struktur. Także kawałek mam do bazy i lecę. O, tutaj jakoś busika spotkałem. Ja bym go nie chciał bić, bo nie wiem jaki on ma level. Prawdopodobnie ma ponad 20 leveli więcej ode mnie, bo wtedy jest coś takiego, że jest czacha nad mobkiem i nie widać. Albo na przykład też nad graczami tak jest, że nie widać jakie levele mają wtedy. Także jak widzicie, że ktoś ma czachę nad sobą, to ma prawdopodobnie ponad 20 leveli więcej od was i może być mega ciężko. Chyba, że macie przewagę liczebną, no to wtedy powinno być. Powinniście dać radę, ale nie zawsze. Pytanie, czego ja potrzebuję na research desk? Kurde, nie pamiętam, gdzie to było. Tutaj. A, niczego nie potrzebuję, wszystko mam. Okej. Pyk. I zobaczmy sobie, co my tu możemy zrobić. Nic nie możemy zrobić, bo tutaj to działa tak, że albo się wrzuca 50 papieru, można sobie zresearchować randomową rzecz, albo znajduje się po prostu książki takie, którymi później tutaj odblokowuje się różne itemki. A sobie tutaj powrzucam itemki, które mi nie są potrzebne. Tu jesteś zbugowany z tym Castle Heartem. Pokazywało mi, że się rozpada, ale już chyba nie. Dobra, nieważne. Tu się poprzepalało, na razie więcej rzeczy nie mam. No i teraz tak. To jest chyba lepsze od tych aksów. To z mobka dropnąłem. Tego Lumberjack Axa. No i teraz musimy zupgrade'ować Castle Hearta. Czyli tutaj potrzeba copper ingotów 12 i lederów 12. Jeżeli chodzi o leder, no to tutaj zabijemy sobie drugiego bosika, to wtedy można odblokować. Tutaj w tym się wtedy przerabia skórę na leder, czyli animal hide na leder po prostu. Oprócz tego też rzeczywiście można to dropić, ale no mało tego dropi, nie? I łatwiej jest po prostu zabić tego bosika, bo on też nie jest jakiś nie wiadomo jak silny. No i wtedy móc sobie przerabiać tą skórę na normalnie. Dobra, to w takim wypadku ja sobie wezmę. Tutaj strakuję tego drugiego busika i od razu pójdziemy go zrobić. No bo i tak questa póki co nie zrobię kolejnego. Więc pójdziemy sobie po tego busika. Ten busik, jak dobrze pamiętam, to on będzie gdzieś chyba tutaj. Albo nie? Nie wiem, czy będzie na pewno na jakimś takim większym bandit campie. Zobaczymy, gdzie nas poprowadzi. Dobra, ja idę za tym i widzimy się na miejscu. A właśnie, pytanie, czy wilki mnie biją, jak jestem wilkiem? Nie. To jest też mega fajne. Mogę sobie koło nich chodzić i wywalone mają. Ten mobek, ten drugi boss będzie prawdopodobnie tutaj, na tym campie. Bo tutaj mnie prowadzi krew. Tylko problem jest taki, że jest dzień. To wcale nie będzie takie łatwe. Idziemy sobie tędy. O kurde. Chciałem sobie zagrować jak najmniej mobków. No ale niestety nie udało się za bardzo. Ale myślę, że... O ty. Ale tu bije. Halo. Dobra, padł chłop. Nie mamy samych łuczników. Problem jest właśnie z tym, że jest dzień. Nie bardzo mam jak ich porobić. Ale jak tutaj podejdą? Pyk. Musiałbym się uleżeć. Dobra, dwóch się odagrowało. Że z tym już sobie poradzę. Dobra, i anulujemy i od razu pada chłop. Także uleczę się. Na szybkości. O kurde, jeszcze drugi jakiś boss, który sobie biega, po prostu mnie podhaczył. Jak ja chciałem tam wejść. Dobra, może wejdę po prostu inną stroną, bo on mnie będzie gonił. A ja nie chciałbym się z nim bić, bo ja nie wiem, jak mocny on jest. Także pójdziemy sobie tutaj i tu skręcę teraz na prawo. Ale ten dzień to jest tak czasami irytujący. A tu chyba dam sobie radę już, nie ma tak dużo tych mobków. Aha, nawet mnie nie zauważyli. No dobra, teraz mnie zauważyli.
Dobra, chodźcie tutaj. Zapraszam. No teraz shieldem, pyk. Trzeba uważać, bo jak on wystawia tego shielda, wtedy każdy atak w niego to jest stun. Stak irytujący mobek. Dobra, mamy to. Trzeba pozbierać luta, bo mogą być ciekawe rzeczy. Jak te szpule takie, to te szpule to jest mega później potrzebne do kraftowania lepszych itemów. Prawdopodobnie tutaj będzie ten mobek, to jest Kelly the Frost Archer. Czy jak jego zabiję, to dostanę moc, że będę mógł zamrażać mobków. Jak trafię dwoma projectilami w nie, wtedy będą zamrożone. No tutaj cały czas jest problem z tym słońcem. Niestety. O, cień. Dobra, mamy to. Jeszcze żyje. Dobra, tutaj mamy tego Archera. Najlepiej to by było chyba z nim do domku wejść. Czy ja jestem w stanie go zlurować do domku? No tak średnio, bo tu jeszcze mapki idą. A sobie ja wolę zabić. Bo później jak się będę bił z bossem, to może być lipa, jak mnie podhaczał. Pyk. One całkiem easy są. Tyle? Tyle. No dobra, teraz szukamy tego bossa. Gdzie on tutaj jest? Znowu jakieś mobki są inne. Tu jeszcze jakieś mamy hopa. Też opłaca się te wszystkie skrzynki, beczki i tak dalej rozwalać, bo w nich też są itemy do craftingu, które mogą się przydać. Dobra, podhaczył mnie. I nie tylko on. Nie tylko bosik. Kurde. Najlepiej by było bić tego bossa gdzieś na otwartej przestrzeni. Tylko no tutaj problem jest taki, że jest po prostu dzień. Trafi mnie tu? Nie. Dobra, git. Jak się unika tych hitów wszystkich tego bossa, projectile'i, to nie jest jakiś mega trudny. Kurde, jeszcze nie trafiłem. Tylko, że biega w kółko. Nie podoba mi się to. Dobra, gdzie on jest? On znika czasami sobie. Pyk. No, ale bije. Potrafi przewalić. Jak się nie unika hitów. Ła. Nie no, jeszcze nigdy na nim nie umarłem, no. Nie mogę na nim umrzeć. Dobra, umarł. Jeszcze wilki. No, wysuwałem sobie. Ale wilki porobimy, bez problemu. Dobra, mamy wilki porobione. Bijemy sobie chłopa. Archera. Drugiego bosika już. Dobra, pyk, mamy to. I dzięki temu teraz, pod J, mamy takiego skilla jak Frostbat. I teraz jak dwa razy kogoś trafię tym skillem z rzędu, to wtedy on się zamraża. Ale to chyba nie działa na bossa, z tego co zauważyłem. Czekaj, czy na niedźwiadki działa, zobaczymy. Raz, dwa, tank jest zamrożony. Oczywiście jak go hitniemy, to on się odmraża wtedy, nie? Dobra, to od drugiego też dawaj. Mimo krew 8%, także lipa. Już te skrzynki porozwalamy, że będzie coś fajnego. No i dobra, tyle. Mamy drugiego bossa rozwalonego. Dzięki temu będę mógł przerabiać sobie animal leather na animal hide na leather. I po prostu będę mógł sobie zupgrade'ować szybko, w miarę szybko bazę, nie? Także ja wracam do bazy. Będziemy przerabiać.
Dobra, wróciłem do bazy i dzięki temu, że zabiłem tego bossa, to mamy teraz coś takiego jak tanery. I dzięki temu... Kurde, ta baza już jest za mała, nie? A pomyślcie sobie, co by było, jakbym zrobił bazę po prostu... trzy klatki, nie? Tak jak tutorial kazał. O, jeszcze jakąś rybkę w ogóle zdobyłem. No i teraz dzięki temu mogę sobie tego animal hide'a przerabiać na leather. Dzięki czemu będę mógł sobie na spokojnie ulepszyć bazę. I jeszcze mam książkę jakąś. Ja także mam książkę tutaj. I tutaj widzę, co mogę odblokować tą książką. Klikam research, pyk i mam odblokowane. Będę mógł to budować, bo to jest prawdopodobnie coś do bazy. Mam bazę na 2 dni 6 godzin. Oczywiście to jest offline serwer, także tutaj czas nie leci jak mnie nie ma na serwie. Na pewno więcej skrzynek by się przydało. To 100%. No i dobra. Chciałem copper ore jeszcze na przerobienie, na ulepszenie bazy. Potrzebuję 12, mam 10. To ja idę szybko dozbierać. No i dobra, skóra się poprzepalała. Copper ore też już mam. Także możemy zupgrade'ować bazę. Pyk. I dzięki temu teraz mogę wrzucić więcej krwi. Dzięki czemu mogę mieć bazę na dłużej, w sensie chronioną bazę, bo teraz mam 2 dni 6 godzin. Tutaj jak zapełnię, to pewnie będzie około 5 dni. Możemy też oczywiście powiększyć border. Wcześniej chyba było 10 na 30, a teraz 10 na 80. Czyli 80 klatek baza może być. O, tutaj mam kumpla. No, także teraz musimy zrobić... Aha, musimy po prostu postawić podłogę. Quest jest taki, żeby postawić podłogę. Tutaj wszystko... Ściany tutaj podawać i wtedy będziemy mieli dach w bazie. Ale to zrobimy kolejnym razem. Póki co, to tyle.